Raz. Dzień dobry, przyjaciele. Mam wielki zaszczyt, aby stać tutaj teraz i opowiedzieć wam, i ogłosić wam, i dać wam do informacji taką wiadomość, która moje życie zmieniła. Ale to jest wiadomość dla każdego człowieka. To jest informacja, której potrzebuje każdy człowiek, ponieważ każdy człowiek na tej ziemi nie ma takiego, który by się tutaj urodził i nie potrzebował ratunku. Wiecie, ja akurat byłem w swoim życiu przestępcą. Byłem zwykłym bandziorem, który wybrał złą drogę i ja potrzebowałem ratunku. Ale prawdą jest też to, że nieważne, czy ty żyłeś życiem przestępczym, czy ty byłeś tak zwanym dobrym człowiekiem, który wychowuje swoje dzieci dobrze, który ma dobrą pracę, który jest dobry dla innych. Nieważne. Nieważne też, czy ty jesteś człowiekiem, który wypełnia wszystkie schematy religijne, chodzi do kościoła, spowiada się, to nie jest ważne. Przyjaciele, wiecie, co jest ważne? I wiecie, co jest potrzebne każdemu człowiekowi? Ratunek. A wiecie dlaczego? Ponieważ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Prawdą jest to, że każdy potrzebuje ratunku. I ten ratunek przyszedł na świat. Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby uratować każdego z was. Wiecie, prawdą jest to, że słyszy się od małego informację, że Jezus umarł za grzechy ludzi. Słyszy się od małego takie informacje, tylko wiecie co? Wykorzystuje się je w złym kierunku, albo się ich w ogóle nie wykorzystuje. Przyjaciele, ja kiedy usłyszałem, że umarł za mnie Jezus, jakby nie docierało to do mnie. Ale wiecie, bo żyjemy w takim kraju i to jest wielki problem tego kraju, że nie dociera do ludzi to, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i przelał swoją świętą krew. I to jest wielki problem w tym kraju i na świecie, bo tak działa diabeł. Chce ludzi odciągnąć od tego, co się wykonało na krzyżu, aby nie byli wdzięczni za to, co Jezus Chrystus zrobił dla siebie osobiście. I teraz tak, wiecie, w moim przypadku, w moim życiu było tak, że ja upadłem na samo dno. Ja szedłem drogą grzesznika, ja okradałem ludzi, handlowałem narkotykami, jeździłem do krajów trzeciego świata, kręciłem lewe interesy. Tak moje życie wyglądało, bo ja nie widziałem innej alternatywy. I wiecie co? Ja w tym życiu zrozumiałem, że ono prowadzi do śmierci. Ja zrozumiałem, że w tym życiu nie wydarzy się już nic więcej, że umrę i nie wiem, co ze mną będzie. Wiecie, ja zacząłem szukać Boga na własną rękę. Zacząłem szukać tego Boga na własną rękę. I wiecie, przełomowym momentem w moim życiu był mój największy upadek, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym. Ja zacząłem czytać Słowo. Zacząłem szukać tego Boga, bo ja zrozumiałem, że jak Go nie poznam i nie dowiem się o Nim prawdy, to będzie ze mną kiepsko. I wiecie co? Miałem rację, ale przeczytałem, że Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię i wziął te wszystkie moje grzechy na siebie, wszystkie moje popełnione przestępstwa. On wziął na siebie i zapłacił za nie cenę. Ja, mi należała się śmierć. Ja powinienem iść do piekła na wieki, ale miłość Jezusa w ten sposób się objawiła. Miłość Boga do człowieka, że dał Jezusa i ten Jezus przyszedł po to, aby zapłacić za moje grzechy. I ja w to prawdziwie uwierzyłem. Wiecie co? Ja w to uwierzyłem osobiście. Problem polega na tym, że nawet ci ludzie, którzy słyszeli o tym, że Jezus za nich umarł, nie biorą tego osobiście. Jeżeli nie bierzesz tego osobiście i myślisz, że gdzieś Jezus przy okazji umarł za ciebie, to znaczy, że nie poznałeś Go, nie poznałeś Jego miłości. Jesteś w złym miejscu, dlatego że nie uwierzyłeś w to, co się wykonało na krzyżu Golgoty, a wykonało się to dla ciebie osobiście. Przyjaciele, sens w wierze polega na tym, że musisz uznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela i stać się prawdziwie wdzięcznym za to, co On zrobił dla ciebie na krzyżu Golgoty. Mówię ci dzisiaj te słowa i te słowa będą cię sądzić w dniu ostatecznym, albo ku nagrodzie, albo ku śmierci. Jeżeli uwierzysz teraz w moje słowa, w
które ja ci dzisiaj przekazuję jako człowiek narodzony z Bożego Ducha, jako ten, który wie, kim jest. Wiecie, ja wiem, kim jestem. Chrystus za mnie przelał krew i jestem tym, za kogo On przelał krew. Jestem tym, za którego On poszedł na krzyż, a później wstał z martwych. Dlatego też jestem tym, który dzisiaj mówi ci tą prostą Ewangelię. Tą prostą Ewangelię, nie polegającą na niczym skomplikowanym. To słowa życia. Ewangelia jest prosta, a jest nią to, żebyście się stali wdzięczni za to, co Jezus zrobił dla was na krzyżu. To prostota Ewangelii. Kolejną prostą rzeczą jest to, że ty musisz osobiście przyjść do Jezusa. Musisz osobiście do Niego przyjść, osobiście do Niego zawołać i zwrócić się do Niego osobiście. Powiedzieć Mu, przeprosić Go za to. Jeśli chcesz się pojednać z Bogiem, to najpierw przeproś Go za to, że żyłeś bez Niego. Uznaj to, że On wziął te wszystkie grzechy i uwierz w to na siebie. Powiedz Mu, że dziękujesz Mu za to, że wybawił Cię od śmierci na zawsze. Powiedz Mu, że przyjmujesz Go i chcesz Go jako Pana i Zbawiciela. Zrób to prawdziwie i będziesz zbawiony. Na tym polega cała prostota, której ten świat nie rozumie. A religia, czyli sam diabeł, próbuje wykrzywić tą prawdziwą i prostą Ewangelię. Religia robi coś takiego, że mówi ci, co ty masz robić, jakie masz uczynki spełniać, jakie masz rytuały wykonywać. Mówi ci coś, czego do końca nie rozumiesz, tylko po to, byś był związany. Religia to śmiercionośny system. I w tym systemie człowiek rodzi się i od małego wychowuje. I do końca nic nie wie, ale walczy rękami i nogami, pazurami. Będzie walczył, ale nie wie o co. Ale ja poznałem Jezusa i jestem dzisiaj tutaj dlatego, aby wam powiedzieć, że On, póki jeszcze tutaj nie wrócił na ziemię, to masz szansę, aby się z Nim pojednać. Prawdą jest to, że ty nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, co będzie jutro. Ale ja ci coś powiem. Jeśli nie pojednałeś się z Jezusem, jeśli nie stałeś Mu się wdzięczny dzisiaj, to jeśli twoje jutro zakończy się dzisiaj, to nie masz już szansy na to, aby przyjąć zbawienie. To już nie będziesz miał na to szansy. Zrób to dzisiaj. Jak będziesz w swoim domu, albo przyjdź tutaj do nas, pomodlimy się o ciebie. Poprowadzimy Cię w modlitwie, przyprowadzimy Cię do Jezusa, jeżeli tylko pragniesz. Bo to, co ja dzisiaj mówię i ta prawda jest dla ludzi, którzy pragną Jezusa w swoim życiu. Zapragnij Jezusa, bo On jest jedyną drogą. Po śmierci albo jest kara wieczna, albo życie wieczne. Nie można sobie zasłużyć na zbawienie. Jest ono za darmo. Za darmo. Z łaski. A łaska to niezasłużona Boża przychylność względem ciebie. Nie możesz sobie zasłużyć. I tylko z łaski, przez twoją wiarę, możesz zostać zbawiony jeszcze dziś. I to nic nie kosztuje. Przyjaciele, nie tylko to jest dobrą nowiną, chociaż najważniejszą i najlepszą. Ale kolejną dobrą nowiną jest poparcie tego, co mówimy w czynach. A poparcie tego, co mówimy w czynach, też wykonało się na krzyżu Golgoty. I my mamy do tego dostęp, wszyscy ci, którzy wierzymy. A tym cudem kolejnym jest uzdrowienie. Jeżeli ktoś z was tutaj jest dzisiaj chory na jakąkolwiek chorobę, to ja ci powiem tak. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus miał tą właśnie chorobę. On miał wszystkie choroby, jakie pojawiły się na świecie po to, abyś ty dzisiaj był zdrowy i po to, abyś ty dzisiaj był uzdrowiony. Zatem jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź tutaj, wypróbuj nas, sprawdź to, co mówimy, zostaniesz uzdrowiony i weźmiesz swój cud jeszcze dzisiaj. Amen.